Dzień dobry, Vlogmas. U nas dzisiaj wielkie porządki. Za chwileczkę przyjeżdża cała rodzinka. To znaczy nie cała, ale ta rodzinka z Włoch. A my gdzie jedziemy? Gdzie cię rodzice wiozą? Do babci. Na? Nie na wakacje, na ku? Na wakacje. Na kulki! Dobra, możesz na wakacje jechać, jak chcesz. Będę pieszczonek. Włączyłam Kevina samego w domu, bo jest taka sytuacja, że my musimy jechać różne rzeczy tam poodbierać na budowie, a rodzinka będzie tak mniej więcej za godzinę. Więc naszykowałam im ręczniki, pościeliliśmy im, zamówiłam pierogi z kapustą i grzybami, więc zaraz też przyjdą. Włączyłam Kevina, żeby był fajny świąteczny nastrój, jak sobie wejdą do domu. Jechali 20 kilka godzin z tego względu, że jeszcze po drodze mieli problem z samochodem. Przepiękny! Więc po prostu są tak wykończeni, więc myślę, że nawet będą szczęśliwi, że nas nie zobaczą po tych 20 paru godzinach, tylko najpierw się wykąpią, odpoczną, zjedzą i my przyjedziemy i wtedy już się przywitamy. Ona ma tu kurtkę? Tak jest, oczywiście. Skakuj. Słuchajcie, to jest po prostu jazda bez trzymanki, naprawdę. Panowie wychodzą za 3 godziny z budowy, po czym? Okazuje się, że nie mamy zmontowanych łóżek, bo nikt nie ma czasu tego zrobić. My też chcemy wcześniej puścić robotników, żeby jeszcze mieli czas przygotować sobie jakieś tam rzeczy, nie wiem, na święta, pojechać zrobić zakupy, cokolwiek. Więc zajmują się najpotrzebniejszymi rzeczami. Mamy materace i mamy 2 łóżka do skręcenia, więc szukamy teraz na szybko ekipy takiej po prostu z internetu, kto przyjedzie i dodatkowo będzie te łóżka skręcał. Ja już wpisuję, zaraz będzie montaż łóżka i spokojnie. Namaste. No, stylówę masz mocną. Piżamową. Ja na ostatnie 2 tygodnie remontu, znaczy wykończenia, wystosunkowałem 4 outfity dolne. Różowe dresy, szare dresy, czarne dresy i ta piżamowa. Świąteczne. Koniec. Boże, nie uwierzycie. Pan przyjechał montować telewizory, okazało się, że mamy za duże wnęki zrobione pod telewizory i teraz musimy kombinować z innymi uchwytami. Czy mamy za małe uchwyty, o tak. Ty widzisz, jaka skrzynka? Proszę pana, a ile potrzebnych będzie tych uchwytów nowych? 2? Do salonu i do sypialni. Tylko niech pan nie montuje beze mnie, żebym ja tam wiedziała, na jakiej wysokości. Pytam jeszcze męża. Jezu! Dzień dobry. Wbijamy się do sklepu, wielka kolejka, nie? Pytamy pana o te uchwyty. Pan mówi, że jest jeden ostatni na 55 cali, a drugi na do 90 cali. To idealnie dla nas, po prostu czekało to na nas, rozumiecie? Te nasze są spoko, ale one się nie odchylają do przodu, a ta wnęka jest za płytka, więc... Okej, dobra, mała jest ponarnia. Jak ja marzę, żeby umyć włosy, wy sobie nawet nie wyobrażacie. Jadę od kilku dni na suchym szamponie, ale zanim ja bym umyła, wysuszyła, to jest tyle czasu, że ja nie mam tyle czasu. Poszłam spać jakoś przed 3, wstałam o 7. Gdzie tu czas na mycie i suszenie? Nie ma. Prezentuję naszą łazienkę, która jeszcze do końca może nie jest skończona, ale jak porównacie sobie z wcześniejszych filmów tą łazienkę, nawet z tygodnia temu, to zobaczycie wielkie wow. Powiedzmy może od razu, czego nam tutaj brakuje. Dlaczego ty podniosłeś deskę, żeby usiąść? No boję się, że połamie. Nowe. Brakuje nam tutaj lampy. O, ja zrezygnowałam z lampy, a tutaj to jest, ale to myślę, że nie problem później to schować. Nie, tutaj nie będzie jednak lampy, no chyba, że coś jednak wymyślę, albo wy mi zaproponujecie, co myślicie. Ja stwierdziłam, że lampy to nie będę robić, bo z jednej jak i z drugiej strony mam takie długie czarne kinkiety. Ten kinkiet również jest tutaj z jednej strony. No i mamy piękne lustro. Lustra brak. Ale to nic. Mam w domu lustra z Leroy, które kupiłam, więc sobie fajnie oprę tutaj i będzie dobrze. Jezu, mysza! Co? Wanna! Ty cholera, czy ona nie jest na drugą stronę zamontowana? Sprawa z wanną jest
jest taka, że ona na ten moment jest zamontowana po prostu tak, jakby miała być już nieruszana, natomiast i tak będzie musiała być jeszcze raz rozebrana z tego względu, że tutaj ta jedna strona kamienia, co tam wiercą, ta jedna strona kamienia nie świeci się, dlatego że zabrakło nam tego panelu, który świeci i on przyjdzie dopiero 5 stycznia. Wiadomo, że do 5 stycznia nie będziemy czekać z wanną, więc panowie zamontowali ją, ale jeszcze raz będą to rozbierać, ale innej opcji nie było, więc wtedy najwyżej sobie podmienimy na drugą stronę, bo ja nie wiem, która jest teraz dobra. Yeah, there will be no praying for the snow to fall. It would not make a difference to me. Wydaje mi się, że powinna być w drugą stronę. Czemu? Nie, właśnie chyba ona jest taka sama pomierzona, czy nie? No bo czasami jest, że ten bok jest taki ścięty, a drugi jest pochyły. Weź przymierz się. Ona już jest umyta, więc może zdejmij buty. Ja mam, ale ja już mi ciężej je zakładać. I co? Tylko połóż się, tak? Zobacz. Tak jakby z oparciem ci było lepiej, no. No i co? Super. No a jeszcze porównaj drugą. Bo mi się wydaje, że zawsze ten uchwyt tutaj jest od kręcenia, nie? Ten o. To nie ważne, bo tak czy siak my będziemy wymieniać tutaj ten panel, więc możemy wtedy sobie zamienić ją, więc nie ma tragedii, nie? A dlatego tak sprawdzam, która strona, bo tutaj mamy mieć telewizor, który będzie niebawem. Jeszcze go nie zamówiłam, bo to jest taki specjalny, nie taki, który idzie do normalnego pokoju, tylko on musi być odporny na wilgoć i tak dalej, ale czad, co? Super, super. Musimy się jeszcze dodzwonić do jednego człowieka. Do jakiego? Tam od tych kolanek, pod prysznicem, pod zlewem. Do pana od kamienia. Do pana Adama. Wasting any dreams. This Christmas I've made my. Ola do mnie napisała, że nie odpisuje, ale dobrze przynajmniej mieć przyjaciółkę, youtuberkę, bo można na Vlogmasie zobaczyć, co się u niej dzieje. Ja naprawdę nie mam czasu, to jest po prostu niesamowite, ale ja nie mam czasu, tyle osób do mnie pisze. Ja tylko tak sprawdzam, co jest najważniejsze, czy coś jest ważne, czy nie, bo na jakieś jak tam idzie budowa, to już nawet daj, pani nie tracę spokój. Czasu. Wyrobimy się? Wyrobimy się! Wyrobimy się? Tak, Fiona! Lecimy do Flory Point, bo nie wiem, czy wam to mówiłam, ale niestety potukliśmy większość bombek, które ostatnio tutaj kupiliśmy. Luka jeździł z nimi 2 tygodnie i niestety one po prostu wyglądają tragicznie. Co jest? 18 grudnia wstęp do sklepu bez biletu! Bo już wszyscy wyjechali na święta. I'm as happy as a child on Christmas. I've made my way. Jeszcze w piżamie nie byłem we Florze. Czy ty widzisz, jak to jest pusto? W końcu, nie? W końcu. Pustki. Made my wish and it came true. Don't start to stop it. And I brought some coal for popping. The lights are turned way down low. Let's go, let it go, let it go. Mamy czasu. Nie, ale mi jeszcze jedną piosenkę. Dashing to the snow and one horse open sleigh. All the faces go laughing on the way. Zaraz będzie refren. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Przyjeżdżają do nas 2 pieski, Koko i Tobi, i Edytka, jak i Ania boją się, że coś się może zdać z taką gwiazdą, nie? To znaczy pieskowi od tej gwiazdy, więc nie będę stawiała tym razem tych gwiazd na ziemi, dlatego chciałabym postawić na wyspie. Dobrze, dobry pomysł. Dobry pomysł? Bardzo dobry. I widzisz, ta doniczka no jest widzę, płytka. Pewnie, że tak. Tu od razu teraz sobie pomyślałem, a czy nic nie stanie kamieniowi? Boże, to ten czas przychodzi. Chyba nie. Trochę dygam. No ale co, no przecież będziemy na nim stawiać. No tak, tak, no ale taka toporna jednak doniczka. Wręcz ogrodowa, coś takiego, no. Cokolwiek. Filcowe podkładki podkleić. Albo napisać po prostu, nie dotykać. To nie jest głupie podkleić filcowe podkładki. No to jest hit po prostu. Przyjechaliśmy tutaj po bombki, bombek brak. Ani jednego koloru czerwonego.
Myślisz, że to przeze mnie? Na pewno. Tak zachwalałam i lipa. Akurat teraz nie ma. Kolor. Akurat ten kolor. Więc no, wyjeżdżamy z gwiazdą. Ale i po prostu zdejmiemy bombki dzisiaj z naszej choinki. Taki jest plan. Dwie choinki, nie? Chodziliśmy do Twinkle, żeby zrobić zakupy do nowego domu. Wybrać rzeczy. Jak się czujesz? Dobrze? Damy radę. Muszę wziąć mydła do rąk, muszę wziąć balsamy do rąk, muszę wziąć mydła do mycia ciała, peelingi, sole, wszystko. Po prostu wszystko, żeby wyposażyć cały dom. I oczywiście dyfuzory i świeczki. Dużo się bawisz tu? All I want for Christmas is you. Jedziemy teraz do zapiecka po uszka z tego względu, że dotychczas tego nie zrobiliśmy. Cały czas to zrzucałam gdzieś na dalszy plan, a przecież już zaraz jest Wigilia, już jutro, a nie mamy uszek, więc z zapieckiem się poratujemy. Tam są bardzo dobre uszka, zawsze jak jemy z barszczykiem. Jest otwarte? Jest otwarte. Mamy zapas uszek, a naprawdę tutaj są zawsze przepyszne. I tutaj kolejny. Starczy. Na 16 osób na 2 dni, tak zamówiłam. Dobra, lecimy. Świąteczne zakupy zaraz, uszka odhaczone, krzesła IKEA, uchwyty na ręczniki, to już kij z tymi uchwytami. 18 odbiór lasek, to jest za 2 minuty. I jeszcze musimy przypomnieć o podpięciu włączników do schodów. Jeżeli chodzi o krzesła, to jest taka sytuacja, że niestety panowie na produkcji się rozchorowali i nie są w stanie nam tych krzeseł dostarczyć, bo nie zdążyli ich zrobić. Będą krzesła w czwartek przed Sylwestrem, no ale my potrzebujemy na już. Więc bierzemy te nasze, które tutaj mamy. One są dostępne w IKEA i wymyśliłam, że... Halo? Już pan podjechał, tak? No ja jestem, tak. A gdzie pan dokładnie jest? No, przy jakiejś takiej bramie pożarowej. Wymyśliłam na szybko, że pojedziemy do IKEA, kupimy te krzesła i po prostu będą wyglądały tak samo. Teraz już sprawdziłam, że niestety nie ma tego koloru, co my mamy, już są wyprzedane. Więc weźmiemy ciemniejsze i poprzekładamy jedno z drugim. Żeby było w miarę okej. Nie starcza nam czasu, jest godzina 18, zanim pojedziemy do IKEA, zanim pojedziemy gdzieś dalej, jeszcze na te zakupy świąteczne, to w ogóle jest... Jest dobry czas. Jest dobry czas? Jest dobry czas, na to, co na to, co jak sobie poradziliśmy. Poprosiłam pana, który nam przewozi teraz laski i ozdoby świąteczne, żeby pojechał do IKEA i pojedzie. Dzień dobry. Dzień dobry. Tutaj może pan stanąć przede mną i już my idziemy na górę te rzeczy ogarnąć. Wydajemy ozdoby, przy okazji się przywitamy z rodzinką, zostawimy im żurek, bo jeszcze wzięliśmy też. Jest. Dzień dobry! Jak to wszyscy rozpakowani już. Będzie szalotka. Cześć. Szalotka jest u babci. Sprawa ma się tak, że jedzie do nas właśnie pan już z krzesłami zakupionymi. Super. Już z naszymi rzeczami pozostałymi. Więc zaraz tutaj będzie do 10 minut. Do 20 minut będzie Wojtek z wszystkimi kołdrami i z tymi kompletami. No i co, jak oni tutaj zakupy. Zostaną tak zakupy i wracamy rozliczyć się tutaj z kanapą i tak dalej, tak? Tak. I dalej co? Mama przyjeżdża z zestawą tu. Mhm. I bierzemy dziecko i jedziemy po rodzinę. Tak, i przyjeżdżamy. Ho, 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 przyjechały szklanki. Wysłaliśmy Wojtka dzisiaj po szklanki, nie? Musimy się wszyscy dzielić obowiązkami, bo inaczej nie ma no ja szans. Ja pracuję od rana, już od 6. Co? Tu? Tu może być, tak. Zaraz sobie, wiesz, będziemy później już to wszystko wykładać. Trochę już późno. Garaż gotowy na przyjęcie samochodów. Bardzo, gdzie mogę zaparkować, bardzo. Proszę? W ogóle 27 wraca do nas ekipa, żeby jeszcze poprawić różne rzeczy, no bo wiadomo. No ale na garaż nie patrz, bo nie. Ja zamówiłam taką wylewkę z żywicą, więc to wiem. Więcej czasu potrzeba, no, więc później... To do garderoby? To do garderoby na górę, tak. Idzie tylko podarek. Buty zdejmuj, dobra? Jaka ładna lampa. Ale stół mi się podoba najbardziej. Jeszcze do tego jest taka ława. Komplecik. Tak samo jak tutaj ściana, nie? A przecież to? No tutaj będzie. Aha. Przy kanapie. I? Jest dobrze, powiedz. Bardzo dobrze. Mam dość. Dzisiaj jest mi trochę ciężej dla was tutaj nagrywać, bo cały czas trzeba coś nieść, pilnować i... Ciężej po prostu jest, ale mam nóżki w galarecie, a dokładnie kurczaka. Muszę się jakoś dożywić. Nic nie jadłam. Daj mi.
Chcesz pół? Tak. Albo chociaż gryzka, to łaska. Ale żeśmy dzisiaj zjedli, naprawdę. Dawaj do tego Lidla. Zakupy na Wigilię. Uhu, jest godzina, która? Jeszcze raz 20 chyba. 20, a my jedziemy robić zakupy na Wigilię, ale na szczęście mamy całe jedzonko zrobione. Zapakowaliśmy dwa wózki jedzenia, wiecie, takie na śniadania, żeby były rzeczy, jakieś przekąski, częściową chemię i to wciąż nie jest to wszystko. No bo jak to zrobić zakupy na 16 osób na kilka dni? Znowu historia zatacza koło. No. Wspomnienia vlogmasowe z Mokotowa. Tak, ale tam wiesz, mniejsza ilość koszyku. Troszeczkę. No wiadomo, że mniejsza, między mniej osób. To jest totalnie moje dzieciństwo, tylko wtedy nie było minionków, no. Nie? Cipikao! Tu się nasze dzieciństwa łączą, bo ja też tak samo. No, a to co to jest? O Jezu, to też miałam kiedyś. Pokaż. Takie opłatki, pamiętasz? To ja chyba nie miałem. Tylko nie z Ciego Patrola, no wiadomo. Takie karteczki takie do jedzenia. Odpakowywujemy, a nadal jest bardzo, 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 okay. Bardzo, bardzo, dobra. Bardzo. Dużo rzeczy. To jeszcze zaraz do Biedronki idziemy. Święta. Jak to Dajman mówi, święta, święta. Czemu my to zostawiliśmy na ostatni moment? Oj, myszka, zepsułoby się jedzenie. Każdy dzień by był niedobry na ten moment, z ostatnich 3 tygodni, wiesz? Czy to się stało? Czy dasz radę mówić? Bo tak włączałeś kamerę. Czy to się właśnie stało? Ja już w ogóle głos tracę. Słuchajcie, właśnie wyszli panowie. Jest, udało się. Udało się. Naprawdę, nie potrafię sobie tego wszystkiego ułożyć w głowie. Jestem taki zmęczony, to już nawet nie potrafię takiego optymizmu z siebie wydobyć. Jest wielki oczywiście, naprawdę jestem mega zadowolony, ale... Jesteśmy wykończeni, wykończeni, ale mamy gotowy dom. Tak, no musimy na pewno, jedyne co jest ważne, co mnie razi w oczy i to jutro jeszcze zostanie zrobione, to jest fajne, prawda? Co? Że elektryk przychodzi rano i robi te włączniki. A, no są tak, takie kable wystają, ale tutaj faktycznie jeszcze jutro elektryk przyjdzie takie kosmetyczne rzeczy dopracować. Natomiast wiadomo, słuchajcie, nie mamy tutaj listw podłogowych, nie mamy jakichś takich, no niedociągnięć. Jest dużo rzeczy jeszcze do poprawienia, mają panowie co tutaj jeszcze robić, jak wrócą, jest kilka poprawek, ale... Nie, ale jest tak, rewelacja. Ale jest to nie jest już, nie wiem, plac budowy, tylko nie, to już jest dom. Jeśli jutro pan zrobi te włączniki, to ja już jestem mega zadowolony, bo tylko to mnie kuje w oczy, a te resztę, te rzeczy, są już jakieś listwy czy coś, to już są pierdółki. Wysza! Ja chciałabym skakać z radości, ale nie mam siły. We did it! Jestem w nowym domu. Czemu? To my zawsze jak my sobie powiemy, że coś chcemy, to się dzieje, to... Nie dzieje się bez przyczyny, zawsze bo po prostu... Mieć żonę piękną jak z żurnalu. I o. To teraz bardzo, wyglądam jak w żurnale. Dzień dobry. Kochanie, robisz mi pancake'i? Pozwolisz, że jeszcze pójdę do sypialni na chwileczkę? Ta lampa to jest po prostu, słuchajcie, petarda. Znaleźliśmy taką panią artystkę, która robi po prostu dzieła sztuki. I zrobiła nam takie dzieło sztuki tutaj właśnie nad schodami. To po prostu na żywo. To jest no coś niesamowitego, naprawdę. Krzesła będą do wymiany, kanapa jest do wymiany. W ogóle jaka ta kanapa się mała wydaje tutaj, co? W porównaniu do naszego mieszkania. Także, no tak jak mówię, jest kilka rzeczy jeszcze do ogarnięcia, ale po prostu jest. Wstępnie mamy to. Oficjalnie mieszkamy w tym domu za 3, 2, 1. Te kryształy po prostu to jest to, o czym marzyłam. Ale klimat robią, co? Musimy sobie wnieść jeszcze nasz materac, mysza do spania. O Jezu, czy jutro jest naprawdę Wigilia? Nie mieliśmy w ogóle czasu, żeby ogarnąć dekoracji z zewnątrz, ale woleliśmy ogarnąć środek. Tutaj widać piękne nasze drzewko, a tutaj zobaczcie jaki klimat. Nie ma jeszcze kinkietów, nie ma lamp zamontowanych, ale ten kryształ robi taką robotę i tutaj również mogę sobie jeszcze dzisiaj ten kryształ właśnie odpalić, także lampa nam niepotrzebna. Ale super te LEDy wyglądają, co? Na schodach podświetlone. Boże, ten nasz pan Witali to jest po prostu złoty człowiek. Słuchajcie, on tutaj się tyle narobił, tyle rzeczy. Wiadomo, że jest dużo niedoróbek, ale
to nieważne. Nie. Jak na to po prostu, ile on tu zasuwał, to możemy mieć niedoróbki. Jutro musimy skręcić te krzesła, bo tutaj są właśnie pozostałe krzesła do stołu. Ten stół w ogóle, to jest taka petarda, on jest teraz przykryty krzesłami, ale ta podstawa, ten stolik kawowy, no to jest sztos. Hello, hello, czy jesteśmy w swojej kuchni? Nie, to jest niesamowite, to jest miejsce po prostu... Nie, chyba zacznę gotować więcej. Kto? Ja. Ja pierdzielę, mamy to, rozumiecie? Mamy to. Po prostu trzeba zawsze walczyć o swoje. Jak się czegoś chce, jak się czegoś pragnie, to trzeba robić swoje. Ile naszych znajomych, przyjaciół, wszyscy mówili, że nie damy rady, żebyśmy się w ogóle nie zabierali, bo nie damy rady po prostu zrobić domu do świąt, bo wiedzą, jak to jest właśnie z panami robotnikami, z obsuwami, a my... Po prostu cały czas wiedzieliśmy i myśleliśmy w głowie, że mamy to, wprowadzamy się i się wprowadziliśmy. 23 grudnia. Yeah! Ale zobacz Myszka, będziemy mogli sobie gotować i widać drzewko. Zobacz, Boże, jak jest pięknie, naprawdę przepięknie. To radyjko tutaj takie uporostane jest przepiękne. I z tobą tu zostać cały rok jakiś. Tylko my za oknem już śnieg, a w sercu wciąż wiosna. Nie potrzeba mi już nic, kiedy jesteś. Pierwsza gwiazda przyszedł mróz, cicho miasta za nami. Wszystkie jedziemy po naszą rodzinkę. Już! Jedziemy, piąteczka, jestem z nas dumna. Oby tak przez całe życie, naprawdę, obyśmy przez całe życie tak sobie marzyli o czymś i później to realizowali. Ciężką pracą, naprawdę przeogromnie ciężką, ale... Dobrze mówi. Tak. Jedziemy już po resztę, ale jeszcze skoczyliśmy do Biedry. Żeby jakieś rzeczy dodatkowe kupić. Co, ty wziąłeś kolejną kawę? No kosty. Ale dlaczego miałbym nie brać kolejnej kawy, skoro mam miejsce na 3 ziarna? Cofnęliśmy się jeszcze do domu, żeby zostawić te całe zakupy, bo jednak tego naprawdę jest sporo, a my jeszcze mamy trochę rzeczy do zabrania z domu, więc byśmy się totalnie nie pomieścili, żeby zaopatrzyć tyle osób w jedzenie, pomimo że, Jezu, ile ludziom, naprawdę na tyle osób, jeżeli ktoś szykuje Wigilię, to poza, nie wiem, śniadaniami, właśnie napojami, przekąskami, owocami, innymi duperelami, to przecież trzeba jeszcze kupić produkty, żeby to pogotować wszystko. Szaleństwo. Jestem w domu u siebie na podwórku. Pakujemy się już z rzeczami do samochodu. Zamówiłam Ubera, więc rodzinka jedzie Uberem. My samochodem całym załadowanym do domu. I zaraz robimy pierwsze pokazanie domu. Zapakowaliśmy się i jedziemy. Jedziemy do nowego domu. Na naszą pierwszą nockę. We did it. Czuję, że tracę głos i siłę. Musieliśmy się zapakować na 3 samochody. Zamówiliśmy 2 taksówki. My jedziemy w 3. samochodzie, bo o tak, oni mają 5 walizek, 2 torby. My mamy cały samochód zapakowany. Dobrze, że się wróciliśmy z tymi zakupami, co? No. My i tak wszystkiego nie zabieramy, tylko część, ale nawet z tej części to nie zabraliśmy wszystkiego, więc jeszcze raz wracamy się potem. Jest za ciężki, Jacek, musisz chyba ty, wiesz? Czekaj, Dunia, chodź rogalika, trzymaj. Ale... Dobra. Ja idę. Zobacz łóżeczko. I'm not wasting any dreams. Dobrze przyniosłam? Tak. Bardzo dobrze. Coś jeszcze potrzebne jest? Czas. I've made my wish upon that star. The only dream. No, schodzimy. Przebieramy się w piżamkę i idziesz spać. Jest bardzo późno. Ale już w nowym domku. Pierwsza nocka w nowym domku. Na materacu. Na materacu. Ale wiesz, jakie to jest magiczne? No.
Mi się to strasznie podoba. Ciocia będzie spała tam, gdzie królik? Królik, no, pozwoliła mi. Powiedziała, ale wcześniej, jak byliśmy w domu, to powiedziała: wiesz co, ja cię zapraszam do nowego domu. Ciebie, Anię, ale chłopaków nie chcę. Tak powiedziałaś? Że chłopaków nie chcesz? Nie. Pierwsza nocka na materacu w nowym domu. Powiem wam, że ja wciąż nie dowierzam. Patrzę sobie na te lampki na zewnątrz, na ten sufit, na te kamienie i na nas, na tym materacu. Jestem taka szczęśliwa. Jutro Wigilia. Moja teściowa ma być jakoś tak na godzinę 18. Tak chyba mi się wydaje, 18-19. I my wszyscy stwierdziliśmy, że też właśnie nie zaczniemy wcześniej świętować, tylko już poczekamy na nich. Wszyscy razem sobie zasiądziemy do stołu, z tego względu, że rodzinka z Włoch też jest tak padnięta, bo słuchajcie, zepsuł im się bus. To już mówiłam na początku vlogu. Zepsuł im się bus. Stali kilka godzin. Później mieli holowanie. No po prostu jakiś kosmos, więc też są po prostu tak przemęczeni. Więc rano wstajemy i ja już sobie na spokojnie dekoruję dom. Idę teraz pościelić resztę łóżek, zrobię jeszcze jakieś bułeczki i zasypiam w nowym domu dzisiaj. Which my list consists is to always be wherever you are. This year there will be no praying for the snow to fall. It would not make a difference to me at all. No, I'm not wasting any dreams. Cudeńko w nowym domku jest. Nigdy tak za mnie ładnie nie mówiłaś, dzięki. Jest godzina 3:30, więc idziemy spać. Z jednej strony jestem totalnie zmęczona i bardzo jestem śpiąca i chciałabym pójść spać, a z drugiej strony ekscytacja mi nie pozwala. Więc leżę i wszystko oglądam. Sufit, listwy, zasłony, kable. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.